Okej, już nas chyba widać. Cześć, cześć! My się dzisiaj z Wami witamy z Krosna i odwiedzanie Krosna, właściwie zwiedzanie, zaczęliśmy od punktu informacji turystycznej i zwiedzamy dzisiaj z przewodnikiem. Witamy się z Łukaszem. Cześć, Łukasz! Witam wszystkich. Łukasz nam opowie, mam nadzieję, bardzo ciekawe informacje na temat Krosna i będziemy mogli Wam je przekazać, ale chciałam dodać, że informacja ta jest dostępna dla wszystkich, tak? Wszyscy mogą przyjść i po prostu zwiedzać Krosno z przewodnikiem. Oczywiście, co dzień informacja turystyczna jest otwarta dla każdego zwiedzającego. Zapraszamy, uzyskacie wszystkie informacje potrzebne związane z noclegiem, z atrakcjami. Super, i taka usługa kosztuje, z tego co się już dowiedziałam, 50 zł, tak? To jest usługa przewodnicka, tak. Po mieście. Tak, więc gdybyście chcieli z przewodnikiem, to 50 zł, ale oczywiście w takim punkcie możecie po prostu przyjść i zapytać właśnie, tak jak już Łukasz powiedział, tak? Gdzie tu przenocować? Oczywiście dostaniecie też ulotki, mapkę, wszystkie potrzebne informacje. Także my zaczynamy zwiedzać Krosno. Poprosiłam naszego przewodnika Łukasza, żeby nam opowiedział, gdzie jesteśmy i co będziemy tutaj robić. No, znajdujemy się teraz w Piwnicy pod Cieniami. To są sale wystaw czasowych Muzeum Rzemiosła w Krośnie. Jest to bardzo ciekawe miejsce na mapie atrakcji turystycznych i kulturalnych miasta. To jest miejsce, gdzie odbywają się ciekawe koncerty, wydarzenia, spotkania, ale również nasze wystawy czasowe, które co miesiąc, co dwa miesiące są zmieniane i są udostępniane zwiedzającym. Super, czyli generalnie przyjeżdżamy do Krosna i możemy po prostu przyjść tutaj sobie na wystawę jakąś, tak? Jak najbardziej. Ale z tego co mi powiedziałeś, Krosno jako takich podziemnych tras turystycznych nie posiada. Podziemnej trasy nie mamy, natomiast część piwnic przetrożnych, które znajdują się pod płytą rynku, są udostępniane albo u nas, albo w Centrum Dziedzictwa Szkła. Super. Takiego miasta nie było, bo są obiekty pokazane, które są do dzisiaj, ale też takie, które były przez jakiś czas, ale niestety z różnych powodów zniknęły z mapy naszego miasta. Czyli w takiej formie, jak jest na makiecie, nie istniało nigdy. Nigdy takie miasto nie było. Raz było jedno, raz było drugie. Mamy kościół jezuitów, bo była kasata zakonu jezuitów, rozebrano kościół. A na środku rynku ten taki... Ratusz, no właśnie, no. Teraz zobaczcie, że mamy kostką zaznaczone ślady dwóch ratuszy, które stały tutaj. Ja w ogóle z tym archeologiem też miałem tu swój udział, też kilka lat prowadziłem też tutaj badania na rynku. I tutaj one stały, tak? Tak, jeden, a drugie zaznaczone czerwoną kostką po drugiej stronie. Były dwa ratusze. Aha. Pierwszy z czasów Kazimierza Wielkiego, jak spłonął, wybudowano renesansowy drugi ratusz. Tu są też takie ciekawostki, jak jest, jak sobie zobaczymy z drugiej strony. Jest też jakby pokazana synagoga w Krośnie, bo w Krośnie też mieszkała społeczność żydowska. I tu mamy też bardzo też taki ciekawy obiekt, jak synagoga, która stała tutaj zaraz przy krośnieńskim rynku. A co charakterystyczne? Miasto pokazane jest właśnie, że jest na wzniesieniu, na wzgórzu i w widłach dwóch rzek, Wisłoka i Lubatówki. I to jest dużym atutem naszego miasta, to położenie na wzgórzu staromiejskim, no bo to daje też to całkiem inną perspektywę. Antykwariat pana Zbyszka Oprzątka to miejsce kultowe na mapie i uważam, że każdy, kto odwiedza Krosno, powinien tutaj chociaż na chwileczkę zaglądnąć, bo to jest miejsce nie tylko świata książek, ale też świata sztuki, kultury. Tutaj są często wystawy i myślę, że ta atmosfera jest tak niepowtarzalna, że nie da się jej opowiedzieć. Zapraszam, żebyście tu przyszli i odwiedzili. Na co my teraz patrzymy, albo na kogo? No, jesteśmy na skwerku Roberta Portiusa, czyli najważniejszej i najciekawszej w ogóle postaci historycznej w historii naszego miasta. W XVII wieku do Krosna przybywa młody chłopak, który biedniak mysz kościelna, byśmy powiedzieli. I tutaj rozpoczyna się jego przygoda związana z handlem winem. I w tym handlu zaszedł najdalej jak się da, bo został faktorem królewskim, czyli osobą, która miała wyłączyć na dostawę wina na dwór królewski, a był dostawcą trzech króli polskich. Wow, no to i się jako stawił. Człowiek bardzo majętny, bardzo hojnie wspierał zarówno bazylikę, no i ufundował swoje opus vita, czyli na swoje jakby dzieło, a więc wieżę kościoła farnego, która dzisiaj jest prawdziwym symbolem i wizytówką naszego miasta.
głowy. Musicie uważać, bo jest bardzo nisko, dobrze? Żeby nikt się nie uderzyć. Uwaga, uwaga, schylicie, schylicie. Nam no. udało się dzisiaj wejść, ale atrakcja dobra. Ogólnie otwarta jest właśnie, od 1 lipca. Wchodzimy na górę i liczymy, ile schodów jest po drodze. 1, 2, 3, 4, 5. Ale to jest zagadka, wejdziemy godzinę później. Dobra, 132. Zapytamy Łukasza teraz, gdzie jesteśmy i Łukasz nam wszystko wyjaśni, no, gdzie przyszliśmy. To jest w sumie wizytówka naszego miasta, więc wieża kościoła farnego, wieża dzwonnica. Miejsce, które jest bardzo wielką atrakcją. Największą atrakcją jest oczywiście wejście na samą górę, na platformę widokową, ale po drodze, zanim wejdziemy, to zobaczymy jeden z największych dzwonów w Polsce, jak również mechanizm zegara wieżowego. Bardzo ciekawą historię. Jesteśmy na najważniejszym poziomie wieży, bo na poziomie dzwonu. Główną funkcją wieży była dzwonnica, stąd mamy trzy dzwony. Jan, Maria i największy na środku Urban, który jest jednym z największych dzwonów zabytkowych w Polsce. Mówi się, że nawet trzeci po dzwonie Zygmunta na Wawelu i po dzwonie Tubadeju w Toruniu. 112 lat. Bezpiecznej, bezbłędnej pracy tego zegara. Ja teraz troszeczkę go nakręcę. Raz na dobę, to jest pracowników musi tutaj nakręcić, bo ten zegar jest uzależniony tylko właśnie od naszej pamięci. Także bez naszej pamięci ten zegar by nie chodził, ponieważ jest nakręcany ręcznie. Tam są takie odważniki i one się opuszczają w dół i trzeba je podciągać, nie? Właśnie zeszliśmy z wieży Parny, byliśmy na samej górze, widzieliśmy dzwon, widzieliśmy piękny widok z góry, który na pewno też tutaj dopiero co, albo za chwilę zobaczycie. Bardzo piękne miejsce, w ogóle Krosno robi na nas niesamowite wrażenie. Niewielkie miasto, około 50 tysięcy mieszkańców, a naprawdę jest co tutaj zobaczyć. Prawie nieruszone miasto, niezniszczone ani w czasie pierwszej, ani w czasie drugiej wojny światowej, więc wszystko jest w dobrym stanie zachowane, miasto naprawdę o to dba. Rewelacja. Jesteśmy w etnocentrum. To jest centrum, które powstało w starym dworcu, który był wcześniej ruiną. Niesamowite miejsce. Chodźcie, zabieramy was. Moja lampa naftowa i jest, to zaczynamy. To znowu on. Wozie, bo już za moment opuszczamy Dwór Królewski i ruszamy w podróż. Już za moment weźmie w ramiona największą w swoim sercu Pannę. Będzie się wyświetlać jedzonko, tu u góry jest projektor i wyświetlają się jedzonka na menu. O proszę, Lentko, co tutaj się robi? Ciasto. Kurka najpierw. O, kurka zjosła jajko. Kolejna. Ale super. Jest jajo, do ciasta. Tak jest, do mąki. Sól, zobaczcie, jest nawet napisane. A z wizyty z etnocentrum wyszliśmy, słuchajcie, z drożdżowym ciastem, które dopiero co zostało wyjęte z pieca i prawie parzy w dłonie. Ale było naprawdę super. Bardzo Wam polecam taką atrakcję właśnie dla całej rodziny, żeby dowiedzieć się czegoś o kulturze ziemi krośnieńskiej. Super było.
to, co jest sednem tego naszego dzisiejszego zwiedzania i w ogóle Krosna, czyli szkło. Dowiemy się pewnie więcej na temat tego, dlaczego Krosno jest z tego tytułu takie znane. Tu jesteśmy, coś mamy, rozciągnięci. Tutaj jacyś strasznie chudzi, akurat to mi odpowiada. Ciekawa sytuacja. Okazuje się, że ten piec, który tutaj mamy, ma już 2 lata. Poprzedni został wyremontowany i to jest to dno tego pieca. Tutaj mamy ceramikę, która po prostu, zobaczcie, jak wygląda po 4 latach używania pieca chłodniczego. Co szkło tutaj stopione, to normalnie mamy taflę szkła, która, co ona robi z tą ceramiką. Myszko, uważaj, bo to może być ostre, to jest szkło, wiesz? No. Znajdujemy się przed Muzeum Rzemiosła w Krośnie. Muzeum mieści się w dawnej pierwszej krajowej fabryce zegarów wieżowych Michała Mięsowicza. Bramka, która jest przed muzeum, została przez nas 2 lata temu jakby odrestaurowana, wykonana taką tradycyjną ręczną metodą, wykuta, wymalowana ręcznie, bo znaleźliśmy takie fotografie archiwalne, które pokazują, że kiedyś taka bramka dokładnie była przed muzeum. Zapraszam. Tutaj na trawie mamy już taką tarczę zegara wieżowego, ona się wydaje ogromna, ale to jest tarcza tych rozmiarów mniej więcej jak na naszej wieży czarnej. Te tarcze, jak są bardzo wysoko, wydają się dużo mniejsze, prawda? No i sam budynek, secesyjny dom, dawna fabryka, również na swojej elewacji ma piękny zegar mniejszego typu. Tak, zaraz go pokażemy, zaraz go będzie widać. O, już jest. Działa oczywiście. I wchodzimy do środka. A te wozy tutaj? A te powozy tutaj? To jest część takiej ekspozycji. Mamy tutaj taką galerię letnią. Czasem tam wieszamy też jakieś prace fotograficzne. Jakieś tutaj młodych osób. Muszę sobie obejrzeć, to też są nasze. A na koniec zwiedzania wchodzimy z powrotem do punktu informacji turystycznej i dziewczynki rysują swoje własne pocztówki, bo tam jest, zobaczcie, poczta i będzie można wysłać tutaj swoje kartki. Dziewczynki chciały Wam pokazać, co zabierają z Krosna i wbrew pozorom, zobaczcie, nie jest to szkło. Mamy kotki, które zostały kupione w Centrum Informacji Turystycznej i książki, które zostały kupione w kultowym antykwariacie. Zobaczcie, jak nas żegna Krosno. Nie zdążyliśmy oczywiście wejść. Nie zdążyliśmy oczywiście wejść do auta przed tym oberwaniem chmury. Mieliśmy w planach iść jeszcze, bo teraz jesteśmy na rynku, Kamil podjechał, mieliśmy w planach iść jeszcze, słuchajcie, właśnie na ten rynek, który teraz jest skąpany w deszczu, ale zagrzmiało mocno. Chcieliśmy pójść jeszcze na obiad i na kawkę, żeby właśnie zaznać tego klimatu małego miasteczka galicyjskiego. No ale następnym razem, Krosno, będziemy musieli do Was wrócić. Wyjeżdżamy z Krosna z takim ogromnym poczuciem niedosytu, dlatego że urzekł nas rynek w Krośnie. I naprawdę chcieliśmy tam jeszcze sobie teraz posiedzieć, napić się kawki, zjeść jakiś obiad, no ale niestety jest takie oberwanie chmury, że no nie wiemy, kiedy przejdzie, więc ruszamy dalej w naszą podróż. Ale jestem przekonana... Jeśli dojedziemy. Ale jestem przekonana, że do Krosna będziemy chcieli wrócić, prawda? Będziemy chcieli do Krosna wrócić. Jeżeli jesteście niedaleko, jesteście w okolicy i będziecie mieli lepszą pogodę niż my, to koniecznie poświęćcie na zwiedzanie Krosna przynajmniej 1 pełny dzień albo 2 dni, gdzieś znajdźcie sobie tutaj. No właśnie, Zuzia mówi, że tak leje deszcz, że rzeki płyną.
No, to jest mało powiedziane. Naprawdę, mam nadzieję, że wyjedziemy bez problemu. I przynajmniej dwa dni, żeby sobie to Krosno na spokojnie zwiedzić i żeby po prostu na spokojnie posiedzieć w jakiejś kawiarence przy rynku. Bardzo Wam polecamy.